Witajcie! Ogólnie to węże większości z nas kojarzą się z tym, że z natury są niebezpieczne. Jednak czy zastanawiałeś się kiedyś nad tymi najbardziej niebezpiecznymi wężami? Tu Światowa Topa, a w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie na temat najbardziej niebezpiecznych węży na świecie. Miejsce pierwsze. Tajpan pustynny. Jest to gatunek węża z rodziny zdradnicowatych. Uważany jest za najgroźniejszy i najbardziej jadowity gatunek węża na świecie. Ten wąż w trakcie ukąszenia wstrzykuje odpowiednią ilość jadu, która byłaby zdolna do zabicia ponad 100 osób. Zamieszkuje on jedynie pustynne tereny Australii. Naukowcy mówią, że jego jad jest najsilniejszą substancją toksyczną pochodzenia naturalnego, jaka jest znana nauce. Mimo iż jego jad jest bardzo toksyczny, to tajpan toksyczny sam z siebie jest mało agresywnym zwierzęciem. Często próbuje on unikać konfrontacji z innymi wężami i po prostu się oddala od zagrożenia. Chyba nie zdaje on sobie sprawy, że jego jad jest tak silny. Jego toksyny zaczynają działać dopiero 45 minut po iniekcji. Przypadki ukąszenia człowieka są jednak bardzo rzadkie, a osoby, które poddały się hospitalizacji, przeżyły ukąszenie. Jeśli chciałbyś wesprzeć ten kanał, to napisz w komentarzu wąż, a w zamian przypniemy ci serduszko. Miejsce drugie. Wąż morski dubła. Jest to gatunek jadowitego węża morskiego. Zamieszkuje on rejony Australii, Nowej Gwinei, Oceanu Indyjskiego oraz Morza Koralowego. Jest to drugi najbardziej niebezpieczny wąż na świecie. Dubła atakuje tylko wtedy, kiedy zostanie do tego sprowokowany. Kły tych węży mają 1,8 mm długości, co jest stosunkowo mało jak na wysoką toksyczność ich jadu. Są one zwierzakami zmierzchu, czyli najbardziej aktywne są w ciągu nocy. Dorosłe osobniki dorastają do 148 cm długości. Głowa jest nieco szersza niż szyja. Miejsce trzecie. Pseudonaja textilis. Jest to gatunek węża z rodziny zdradnicowatych. Występuje on tylko i wyłącznie w Australii, Papui Nowej Gwinei i Indonezji. Uważany jest za drugiego najbardziej jadowitego węża lądowego na świecie. Jego ukąszenie może być śmiertelne, lecz najczęściej jest ono suche. Co to znaczy? Jest to typ ukąszenia, kiedy to wąż lub inne jadowite zwierzę nie wstrzykuje jadu. Mówi się, że ten typ węża odpowiada za największą ilość zgonów spowodowanych ukąszeniem węża w Australii niż jakikolwiek inny gatunek. Światowa Organizacja Zdrowia sklasyfikowała Pseudonaję textilis jako węża o znaczeniu medycznym. Od razu po ugryzieniu tego węża zaczniemy odczuwać ból głowy, który przez 15 minut będzie nabierał mocy. Po 30 minutach od iniekcji nasza krew zacznie nieprawidłowo krzepnąć. Śmierć będzie spowodowana przez nieprawidłowość w układzie sercowo-naczyniowym, na przykład przez zatrzymanie akcji serca lub krwotok wewnętrzny. Wąż brunatny Pseudonaja textilis średnio w trakcie ugryzienia wstrzykuje do ciała ofiary 5 mg jadu. Jest to stosunkowo mało, porównując na przykład do mamby czarnej, która szprycuje ofiarę 400 mg swojego jadu. Miejsce czwarte. Pęs dwubarwny. Jest to gatunek węża morskiego z rodziny zdradnicowatych. Ich jad jest dość prostą neurotoksyną, która oddziałuje bezpośrednio na układ nerwowy. Jego jad jest o wiele silniejszy od jadu kobry. Działa on głównie na ryby, którymi się żywi pęs. Ofiara w szybkim tempie zostaje sparaliżowana, przez co nie może uciekać. Nawet niewielka ilość jadu może spowodować śmierć człowieka. Rzadko co dochodzi do ugryzienia człowieka przez tego jadowitego węża. Najczęściej zdarza się to na kutrach rybackich, kiedy to wąż trafi na pokład statku wraz z rybami. Ukąszenie nie jest zbyt bolesne. Pierwsze objawy iniekcji jadu do ciała nadchodzą po 30 minutach. Są to skurcze mięśni i zesztywnienie ciała. Po 30 minutach pojawiają się zawroty głowy, zaburzenia wzroku oraz śmierć, która jest spowodowana najczęściej niewydolnością układu oddechowego, serca lub nerek. Miejsce piąte. Tajpan australijski.
Jest to gatunek jadowitego węża z rodziny zdradnicowatych. Występuje on w Indonezji, Australii i Nowej Gwinei. Żywi się on małymi ssakami, ptakami, czasami płazami bezogonowymi. Ich ukąszenie jest śmiertelne, ale dzięki powszechnemu stosowaniu surowic do wypadków śmiertelnych dochodzi naprawdę rzadko. Uważa się, że posiadają one jedne z najdłuższych zębów jadowych wśród węży w Australii. Ten gatunek węża jest uważany za trzeciego najbardziej jadowitego węża na świecie. Tajpan w chwili, kiedy to zauważa swoją ofiarę, na moment zastyga, po czym rzuca się do przodu i oddaje w jej stronę kilka szybkich ugryzień. Po oddaniu kilku ugryzień ofiara zostaje wypuszczona. Ta strategia ma na celu zminimalizowanie szans na zranienie węża w odwecie. Miejsce szóste. Grzbietopręg jadowity. Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych dla człowieka gatunków węży morskich. Ten typ węża występuje w Oceanie Indyjskim. Ten gatunek jest odpowiedzialny za ponad 50% wszystkich ukąszeń spowodowanych przez węże morskie, a także większość zatruć i ofiar śmiertelnych. Jego jad jest bogaty w neurotoksyny i mitotoksyny, które zaś są bardzo niebezpieczne dla człowieka. Mówi się, że około 90% zgonów spowodowanych przez węże morskie zostały uczynione przez grzbietopręga jadowitego. W trakcie iniekcji ten wąż wstrzykuje do ciała ofiary około 7,9 do 9 mg jadu, podczas gdy śmiertelna dawka dla człowieka szacowana jest na 1,5 mg. Grzbietopręg jadowity żywi się głównie rybami. Miejsce siódme. Niemrawiec prążkowany. Jest to gatunek jadowitego węża zamieszkującego południowo-środkową część Chin oraz południowo-wschodnią Azję. Jad niemrawca jest bardzo silną neurotoksyną. W trakcie ugryzienia średnio wstrzykuje on od 4,6 do 19,4 mg jadu. Wiadomo, że wstrzyknięcie jadu do ciała człowieka spowoduje nieodwracalne skutki w połączeniu z receptorami nerwowo-mięśniowymi. W miejscu ukąszenia zwykle nie występują jakieś ciężkie obrzęki. Ugryziona osoba nie skarży się bólem, tylko czują jedynie lekkie swędzenie i drętwienie. Objawy ugryzienia zaczynają się dopiero po mniej więcej 5-6 godzinach od iniekcji. Na początku może być to obustronne opadanie powieki i podwójne widzenie. Potem zaczyna się dyskomfort w klatce piersiowej, drętwienie kończyn, utratę głosu, widzenie tunelowe oraz trudności w oddychaniu. Następnie dochodzi do całkowitego zahamowania oddychania, które zaś prowadzi do śmierci. Ofiara umiera zazwyczaj od kilku do kilkunastu godzin. Miejsce ósme. Wąż tygrysi. Jest to gatunek jadowitego węża występującego w południowo-wschodniej i południowo-zachodniej Australii oraz na Tasmanii i pobliskich wyspach. Jego nazwa pochodzi od tego, że na swoim ciele posiada pasma, złudnie przypominające skórę tygrysa. Wąż tygrysi odpowiada za 17% zidentyfikowanych ofiar ukąszeń węży w Australii. Jego jad jest bardzo silny. Objawy ugryzienia obejmują miejscowy ból w okolicach stóp i szyi, mrowienie, drętwienie niektórych części ciała oraz pocenie się, po czym następują dość silne trudności w oddychaniu i paraliż. Mówi się, że w przypadku braku hospitalizacji osoby ukąszonej istnieje od 40 do 60% szans na śmierć.